Maciej Herbich, jesteśmy po zwycięstwie nad Pawłem Koniecznym. Gratulacje, Maciej. Dziękuję, dziękuję. Zadowolony ze zwycięstwa? Nie do końca, ale no, wygrana to wygrana, ale myślałem, że będzie lepiej po prostu. Co nie poszło nie tak twoim zdaniem, a co poszło bardzo dobrze w tym pojedynku? Na pewno muszę pochwalić przeciwnika, bo przygotował się naprawdę bardzo dobrze. Bronił się, widać, że wyglądał moje walki. Bronił się przed wycinkami dobrze, widać, że przełamywałem mu nogę, to od razu się obraniał, nie mogłem go wyciąć. Musiałem bardziej na punktacji popracować, żeby po prostu wygrać tę walkę, nie? Organizator w ostatniej chwili podjął decyzję o wycofaniu łokci z tego pojedynku, bo jesteście młodymi zawodnikami. Była to przeszkoda, czy raczej na plus? Zależy, jak na to patrzeć, bo niby wysoki gość. Z łokciami oczywiście miałby łatwiej, ale ja też lubię uderzać łokciami, ale... No może lepiej, że bez tych łokci było, obyło się bez żadnej kontuzji. Pierwsze wycinki były bardzo efektowne, tutaj publiczność od razu zaczęła bić brawo, bo to się dobrze oglądało, a za chwilę on się też odgryzł tą podcinką. Tak, tak. Znaczy, zaskoczył cię? No mówię, naprawdę bardzo dobrze się przygotował, muszę go pochwalić. Powiedz, co dobrze ci wchodziło dzisiaj, jak się dobrze czułeś, jeśli chodzi o wysiłek tlenowy też, bo nie ma co ukrywać, że mimo wszystko to są trzy rundy i na pełnym tempie przewalczyliście. Tak, tak, wysiłek tlenowy, no na jeszcze jedną rundę może by starczyło, ale na pewno muszę się lepiej przygotować z następnym razem. W takich trzyminutowych rundach już gdzieś myślisz o tym? To jest mniejsze tempo oczywiście wtedy, nie? Tutaj było na pełnym tempie cały czas ciosy i może to też zadecydowało. Słuchaj, jak długo będziesz odpoczywał po walce? Na ile robisz sobie przerwę? Czy po prostu startujesz od razu, szukasz walki gdzieś? No jutro jest niedziela, to odpoczywam. W poniedziałek wracam na trening, na rozruch. Co, będą mistrzostwa Polski w low kicku chyba i będę chyba się wybierał na nie. Rozwijasz się także na polu właśnie walk K1 albo powiedzmy walk zbliżonych do formuły K1? Tak, tak, bo tam u K1 bardzo dużo jest zawodów. No w Muay Thai nie mogę powiedzieć, że jest w Polsce dużo zawodów, bo mistrzostwa Polski, Puchar Polski, jakaś liga i... A w K1 cały czas, praktycznie co miesiąc są jakieś zawody, nie? Słuchaj, krótkie podziękowania dla kogoś? Na pewno dla organizatora, Arkadyszowi we mnie, bo zadanie mi takiej szansy na wystąpienie na tak prestiżowej gali. Na trenerów Aleksandra Kruka, Bartosza Mutungę i Maćka Kaczmarka i oczywiście kolegów z klubu i rodzinie. No co, ja dziękuję ci bardzo za tą dobrą walkę. Paweł też dał z siebie wszystko, stoczyliście fajny pojedynek. Ludzie byli tutaj oczarowani tym pojedynkiem, że w tak młodym wieku dajecie pojedynek na takim poziomie. No i co, ja czekam na kolejne występy, nie mniej efektowne. Dziękuję bardzo. Maciej Herbich, dziękuję.